Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Na brzegu Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan, a dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Harikartar. Możesz się przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz, jaką ścieżkę duchową praktykujesz? Witam, dzień dobry. Ja jestem, tak jak już zostałam przedstawiona, takie mam imię Agnieszka Harikartar, czyli też to ta druga część imienia pochodzi ze ścieżki Kundalini Jogi według Jogi Bhajana. Dostajemy wtedy, kiedy chcemy poprosić o takie imię duchowe, na prowadzące niejako nas na tej drodze, co w sobie nowego odkryć, co w sobie nowego poznać. Więc to, co ja otrzymałam, bardzo jakoś leży mi i uzupełnia to moje imię Agnieszka, które jest miękkim imieniem i jest tak, zawsze byłam osobą dość nieśmiałą i taką uwewnętrznioną, a to brzmienie Harikartar, właściwie wymawia się Harikartar, jest imieniem mocnym, dającym taką twórczą i pełną miłości możliwość działania. I rzeczywiście otworzyło mnie na to. I pochodzi z tej ścieżki Kundalini Jogi Bhajana. Okej, okay, a może powiedz kim, tym, którzy nas oglądają i nie wiedzą, kim był Jogi Bhajan, kim był, kiedy żył, kiedy działał, czego uczył? No, w tej chwili już w Polsce ta Kundalini Yoga według Jogi Bhajana się rozprzestrzeniła. Już jest w miarę znana, szczególnie w Warszawie jest dużo nauczycieli, ale też w całej Polsce. Także do Polski dotarła gdzieś w 1999 roku po raz pierwszy bardzo króciutko i dopiero większe warsztaty i nauczyciele zaczęli się pojawiać od 2006 roku, a na zachodzie, czyli do Stanów, Jogi Bhajan z Indii przyjechał, z Pendżabu w 1968-69 i wtedy rozpoczął nauczanie głównie, najpierw miał być w Kanadzie, potem był w Stanach, głównie w Los Angeles, no i potem rozprzestrzeniały. W tej chwili Kundalini Yoga jest na całym świecie, czyli również Ameryka Południowa, Azja. No i ten jego system jest niejako zbudowany z myślą o ludziach Zachodu w dużej mierze, chociaż przywiózł zarówno technologię, która jest jogiczną spuścizną tych joginów himalajskich, a jednocześnie przywiózł swoją ścieżkę dharmy według swojego pochodzenia, tą powiązaną z dharmą Sikh. Tak, bo czyli jego jakby przyjazd na zachód był związany z tą rewolucją dzieci kwiatów, ruchem hipisowskim, także tym zainteresowaniem duchowością wschodów, które wtedy tak, w ogóle miało został zaproszony na wykłady przez pewnego profesora, który niestety zmarł. To było takie dosyć dziwne wydarzenie, że zmarł w momencie, kiedy wreszcie udało się Jogi Bhajana ściągnąć do Stanów, do Ameryki. I Jogi Bhajan zaczynał od tego, że spotkał właśnie takich ludzi. Bo niby przyjeżdżał z myślą, że będzie prowadził wykłady na uniwersytetach, a tymczasem rzeczy się tak potoczyły, że zaczynał od spotkania takich ludzi i właściwie jego taka kultura pierwsza tych lat 70. Też tych lekcji Jogi Bhajana była głównie dla ludzi, którzy byli pod wpływem narkotyków i chcieli absolutnie innego życia niż tak właśnie ta rewolucja, tak jak mówisz, więc poznawali możliwości, które daje technologia Kundalini Jogi do przekraczania wszystkich trudności, szczególnie na przykład jak byli to ludzie, którzy brali dużo narkotyków, to Jogi Bhajan powtarzał wyraźnie, że mogę wam pokazać świat i świadomość, którą chcecie osiągnąć poprzez to, a ja wam pokażę czystą drogę. Okay. Czy Jogi Bhajan jeszcze żyje? Jakie lata? Nie, umarł w 2004 roku. Okej. Okay. Czyli tak, bo tu mam dwa pytania do tego, co mówiłaś. Tak, jeżeli Jogi Bhajan był z Pendżabu, czyli mamy tą tradycję sikhijską, jak to jest umiejscowione w tej tradycji sikhów czy hinduizmu? No, sikhizm jest taką troszkę połączeniem islamu z hinduizmem. Teraz się tak mówi, że to jest połączenie. No jest to. Teraz się tak mówi, ponieważ ta. W ogóle trzeba by było może zacząć od tego, że
że w samej kundalini jodze ten element dharmy jest obecny jako część, czyli część osób praktykujących kundalini jogę się decyduje również na przyjęcie dharmy, a część osób nie musi. Pozostaje w tej drodze duchowej, w której jest, nie wiem, zgodnie ze swoją tradycją. Czyli jakby, żeby tego też nie łączyć, że to są rzeczy sprzężone silnie, to co jest sprzężone, to to, że technologia powinna iść zawsze z jakąś drogą duchową własną, jako elementem. Mówiąc technologia, co masz na myśli? Technologia, mam na myśli to, że yoga kundalini jest bardzo precyzyjną nauką, że nie ma tu przypadkowych działań, że to, co jest po stronie technologii, jest do uzasadnienia naukowego i zajmują się teraz tym niektórzy w Ameryce, profesorowie i jednocześnie jogini. I że to jest pewien proces, który prowadzi od A przez B do Z. Okay. Tak, więc to jest technologia. Natomiast jeszcze właśnie wracając do tego twojego pytania, w jaki sposób sikhizm jest umiejscowiony teraz w Indiach? Pytanie jest w zasadzie pytanie jest o Jogi Bhajana, a nie o sikhizm, więc tak doprecyzowując, bo... Czyli jeszcze raz? W zasadzie pytanie jest takie, jak zrozumieć pozycję czy miejsce w tradycjach duchowych Indii Jogi Bhajana, jeżeli, ponieważ on pochodził z Pendżabu, więc jakby sikhizm jest jego, nie wiem, macierzystą tradycją, tak. Czy w jakiś sposób się o to, czy się otarł o to, czy wyszedł z tego? Oczywiście wychodzi z tego. To znaczy, że urodził się w rodzinie pendżabskiej i to jest jego naturalna z urodzenia tradycja. On się też kształcił przez jakiś czas w koledżu chrześcijańskiej tradycji, także miał też takie poznanie, jak jeszcze był młodym człowiekiem, jeszcze w Indiach, to miał takie rozpoznanie też tej ścieżki. I także o nim się mówi też jako o na przykład swoistym przedstawicielu Sikh Dharmy na Zachodzie. Przez długie lata pełnił taką funkcję na Zachodzie. Takich białych Sikhów to się mówiło, czyli że poszło za nim wielu ludzi z tej, no, Amerykanów różnych narodowości. Europejczyków. No ale rozumiem, że jakby Jogi Bhajan nie jest duchownym czy sikhijskim w sensie stricte, że Sikhowie się do niego nie przyznają. No. To znaczy właśnie nie do końca, tak? Bo tam nie ma takiej hierarchii, jaką my znamy, że ktoś jest duchownym. To czyli jest pewna kongregacja w darmie Sikhów, że są, nazywa to sangatem, czyli zgrupowaniami. I w zależności od funkcji takich, można powiedzieć, służebnych, które ktoś pełni. Ktoś na przykład zbiera ludzi, żeby właśnie zorganizować miejsce wspólne, założyć świątynię. Ktoś czyta teksty. Nadają sobie pewne role może bardziej, ale z tych ról można też przejść do innej roli. To znaczy nie jest to do końca hierarchiczne. Ale właśnie Jogi Bhajan pełnił przez jakiś czas rolę, to się nazywa takie ministry, nie? Czyli taka forma kogoś, kto rozpowszechnia Sikh Dharmę na Zachodzie. No to była to rola. W tym sensie, czy Sikhowie się do niego nie przyznają? Nieprawda. Wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach już, oni bardzo zaczynają doceniać, ponieważ poprzez kundalini jogę naprawdę wiele osób zainteresowało się tą tradycją, tym stylem życia oraz ich historią. I myślę, że to dla nich jest ważne i ja spotykam takich ludzi, dla których Jogi Bhajan zrobił dobrą robotę. W sensie spotkałam ludzi z Pendżabu, którzy uznają to. A być może część jest w jakimś stopniu ortodoksyjna i to się zdarza wszędzie. Tak? No dobrze, to teraz takie pytanie, czym jest yoga kundalini? Też tak dla tych, co nie wiedzą. No więc w takim już, ponieważ zaczęliśmy nawet od tej strony, to się może wydawać, że yoga kundalini jest takim systemem właśnie gdzieś bardzo dryfującym w stronę religijności. No i tutaj trzeba, wydaje mi się, zrozumieć, co to oznacza, samo to słowo. A ja bym najkrócej określiła jogę kundalini jako jogę świadomości, tak zresztą powszechnie się o niej mówi. I też trzeba to doprecyzować, co przez to rozumiemy. To znaczy, że
Ćwicząc ćwiczenia, praktykując pranayamy, medytację, tak jak w klasycznej jodze, ale jednocześnie praktykując całą tą właśnie stronę bhakti, czyli poprzez mantrę głębokiego słuchania, poprzez rozumienie też, mamy tutaj taką naukę o tym, że człowiek nie składa się wyłącznie z fizycznego ciała, że działamy na poziomie fizycznym, ale też mentalnym, energetycznym i duchowym. I te cztery poziomy są obecne w każdej najmniejszej praktyce, czyli nie jest tak, że najpierw pracuj na poziomie fizycznym, aż będziesz przygotowany, żeby dotrzeć do energetycznego i dalej. Tylko jest, praktyka ma taki charakter, że jednocześnie możemy poczuć wszystkie te rzeczy. Oczywiście im bardziej możemy się na to uwrażliwić, tym bardziej możemy to poczuć. Wiecie, czy w takim razie to ma coś wspólnego z energią kundalini? Ma to bardzo dużo wspólnego bo z energią. Dużo jest nieporozumień na ten temat albo takich... Mitów i wzbudza to kontrowersje jakieś i może coś powiedz o tym, może więcej? No rzeczywiście, szczególnie w czasach internetu rozprzestrzeniają się przeróżne teorie i mity na ten temat. Trzeba pamiętać, że kundalini yoga w samej swojej jakby tradycji jest ścieżką tantryczną, czyli pochodzi z jogi tantrycznej, czyli nie z ascetycznej, która jest na przykład podobnie jak taka źródłowa hatha yoga właśnie, która polegała na pewnych wyrzeczeniach, na ascezie. To tantryczna ścieżka jogi chce cały potencjał energetyczny, duchowy sprowadzić do teraz, czyli jest bardzo ważny moment teraz, jest ważne to, żebyśmy byli w stanie, jak drzewo z nasienia wydaje swoje owoce, właśnie rozwinąć ten całkowity potencjał, który jest nam przyrodzony w takim tym potencjałem właśnie nazywamy to, że nasze zdrowie fizyczne będzie dobrze funkcjonowało, że mentalność będzie otwarta, czysta, bez projekcji, bez przekonań jakichś sztywnych, będzie otwarta, że energetyka będzie miała zarówno duży kaliber, jak i duży zasięg. I to jest dosyć takie kluczowe też sformułowanie, którego używamy w kundalini jogi. Mieć pewien kaliber i opatrzyć się, jaki się ma zasięg. To jest takie właśnie, żeby rozumieć, że energia nie jest czymś zewnętrznym, tylko tak jak cytryna ma ileś tam voltów, no, nie tak mi teraz przychodzi do głowy, to tak samo człowiek ma jakąś energetykę, układ nerwowy jest układem elektrycznym de facto i przesyłamy przez siebie swój własny prąd jako żywa istota. I ten prąd dotyczy fizyczności, bo działa na przykład na narządy, na wydzielanie hormonów, a w dalszym jak gdyby, procesie, poprzez oddech, poprzez medytowanie, można właśnie wyzwalać taki stopień energetyki, takie pole elektromagnetyczne, że te poziomy wszystkie mają jakby wspólne połączenie. I tym nazywamy to, co jest yoga, czyli jako łączenie, że możemy z najniższego swojego punktu docierać do najwyższego swojego punktu, którym jest, nie wiem, teraz się mówi wyższe ja, czy najwyższa świadomość, tak? Że łączymy coś, co jest ograniczone fizyczności do czegoś, co jest nieograniczone. Czy w takim razie kundalini jest pewnego rodzaju energią, którą mamy w ciele i pracujemy z nią, żeby rozwinąć? Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć i wtedy to jest ten ruch przez czakry od dołu do góry, ale również jest pracowanie z energią duchową, czyli znaczy nie można powiedzieć, że ta energia jest materią, bo to już Einstein powiedział, więc, a duchowość jest poza energią, a duchowość jest tam, gdzie nie ma czasu i przestrzeni. W związku z tym możemy tylko powiedzieć, że pewne wartości, że pewne rzeczy przebijają się do nas poprzez ocean energii i możemy przez to mieć dostęp potem w ciele fizycznym do tego. Czyli wtedy to jest droga od góry do dołu. Przenikanie się tych dwóch swoistych spiral właśnie w ciele jest budzeniem kundalini. Na zajęciach nie można mówić o tym, że te lęki, te mity często dotyczą jakiegoś poczucia niebezpieczeństwa. Najczęściej praktyka i system jogi bhajana jest przygotowany do tego, żeby to robić powszechnie,
czyli nawet bez jakiegoś nadzwyczajnie wykwalifikowanego nauczyciela, tylko po prostu po zwykłych kursach instruktorskich, jakie są szeroko prowadzone, przygotowujemy to, ten kaliber, czyli tą zdolność pomieszczenia coraz większego ładunku energii w sobie. I to wygląda tylko w ten sposób, że prana w ciele lepiej cyrkuluje, że mamy mniej blokad, że czyli ciało jest przygotowane na to, żeby spotkać się z, na przykład z mocnym doświadczeniem duchowym czy energetycznym. I jak takie warsztaty wyglądają w ogóle? To są tak, że to są jakieś weekendowe, czy tygodniowe, czy wszelkiego rodzaju. Czyli najczęściej prowadzimy, ludzie są w największym kontakcie z takimi po prostu lekcjami w tygodniu, gdzie godzina, półtorej są prowadzone zajęcia i już nawet przez taki czas ludzie czują często różnice, tak jak powiedziałam, na wszystkich tych poziomach. Od razu mogą mieć takie doświadczenie głębokiego otwarcia. Natomiast na pewno pogłębiające są to warsztaty, czy jednodniowe, czy wielodniowe. To jest wtedy, nazywamy to takim zanurzeniem się i wtedy ja na przykład robię albo czasami weekendowe, albo czasami też wakacyjne. Takie wakacyjne 6 dni, 7, to jest rzeczywiście zanurzenie. Powyżej 3 dni zaczynamy czuć, że to jest zanurzenie. Też na przykład za chwileczkę mamy festiwal i to są 4 dni i też można poczuć, że to jest specyficzna energia. Europejskie spotkania trwają 8 dni i też tak, to właśnie nazywamy, że wtedy głęboko w coś wchodzisz i to głęboko cię przemienia. Zaczyna być odczuwalna ta transformacja. Jak wracamy do domu, to nawet tak chwilę czekamy, żeby to się poukładało i zintegrowało z życiem. No a kursy nauczycielskie, na które zapraszane są osoby wszelkie, czyli nie tylko takie, które myślą o uczeniu, ale po prostu właśnie takie, które chcą się zanurzyć, bo one mają trochę różny charakter. Czasami są prowadzone na przykład w 3 blokach po tydzień, a czasami są prowadzone weekendowo przez przez tydzień 3 razy, powiedzmy co tam 2 miesiące i trwają wtedy pół roku. Albo na przykład przez 9 miesięcy weekendowo, co miesiąc, półtora. Ale ponieważ jest ten proces też pomiędzy spotkaniami, no to też to właśnie mówimy, że to takie zanurzenie jest. Więc jest to osobista transformacja i potem ludzie decydują, część uczy, część nie, ale przeżywają coś głębokiego. Trochę głębiej się wchodzi w tą praktykę niż jeśli jest tylko uczestnikiem. Tak, niż na zajęciach. Z czego wynikają te nieporozumienia na temat jogi i energii kundalini? To jest jakaś, nie wiem, zdarzają się jakieś nieszczęśliwe wypadki, czy to jest No właśnie przy tym systemie jogi Bhajana nie słyszymy o jakichś poważnych, nieszczęśliwych wypadkach, ponieważ ta droga jest taka, ona jest jogi Bhajana jest ciągle jeszcze niedoceniony. On był niezwykle przemyślnym człowiekiem. To był człowiek, jednocześnie był mistrzem kundalini jogi, czyli miał głębokie własne doświadczenie mistyczne i sam był prowadzony przez nieżyjącego już od 400 lat guru Ramdasa. Oczywiście miał swoich nauczycieli żyjących, ale po prostu mówił wyraźnie, że to jest jego bezpośredni nauczyciel. Czyli jest ta strona, a jednocześnie był znakomitym menadżerem, pracował nawet przez jakiś czas jako oficer, był biznesmenem i był człowiekiem, który założył wiele organizacji, które pracują do dzisiaj, czyli dał impet takim rzeczom bardzo tak ziemskim, praktycznym, no i całemu systemowi. Więc dlaczego to mówię? Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że otwierając nauki i tą technologię kundalini i tak otwarcie, właśnie to budziło dużo kontrowersji, spotka się z wrogimi opiniami na ten temat, więc zbudował ten system jako bardzo spokojnie przygotowujący. On ma, jeżeli się rzeczywiście stosować do wszystkich zaleceń, to narasta to wchodzenie. Jest to system, który przygotowuje i ciało, umysł i tak dalej. Dlatego w samej, jeżeli ktoś jest uczony przez nauczycieli, nie spotykamy się z jakimiś dużymi problemami, chyba że ktoś wniósł swoje problemy, czyli powinien, nie wiem, może poddać się terapii dużo wcześniej, a myślał, że joga go sterapeutyzuje,
No to czasami takie sytuacje, powiedzmy, powiększają problem, ponieważ wchodząc w jogę kundalini i dostając duże dawki energii, trochę to działa jak taki amplifier. Wszystko staje się duże, wzmacnia się. Więc na to też staramy się ludzi uwrażliwić, żeby patrzyli na to, co powiększają, czemu dodają energii, żeby pewne rzeczy być może trzeba pracować z nimi klasycznie. No właśnie, bo to jest takie dość ciekawe zjawisko, że jest dużo ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy psychiczne, przychodzą do jogi i potem różne rzeczy się dzieją. No, trudno komuś robić testy albo prosić o zaświadczenie przed wejściem na salę medytacyjną. Tak, ale takich nie ma takiej sytuacji, żeby to się działo, nie wiem, po jednych, dwóch, trzech zajęciach. Jeżeli ktoś wchodzi na ścieżkę i zaczyna widzieć, że to porusza, ta praktyka porusza jego życie, to znaczy, że być może pewne rzeczy w życiu też mogą potrzebować porządkowania. I zanim wszedł na ścieżkę jogi, ta osoba może uznawać, że będzie jak będzie, że to niech sobie tak leży, że tam jest problem, widzę ten problem, albo go nie widzę, ale że niech to sobie tak płynie. Kiedy się wchodzi na ścieżkę jogi, jest coś takiego jak odkrywanie wszystkiego i prawda wypływa zawsze na jaw. I, no więc możemy natrafić na sytuacje niekomfortowe, związane z tym, ale mi się wydaje, że to nie jest stricte do kundalini jogi przypisane, tylko do wchodzenia na każdą ścieżkę duchową, która powoduje w nas to, że zaczynamy widzieć wszystko. Zaczynamy widzieć takie, jakie jest. Bardziej to, co wcześniej było ukryte. Tak, że już nie ma rzeczy ukrytych. I niektórzy tak nawet prześmiewczo trochę mówią, że jeżeli że dlatego jest joga kundalini niebezpieczna, skoro rozwinie twoją świadomość i zaczniesz wszystko widzieć takie, jakie jest, to stajesz się ty niebezpieczny dla tych, którzy jeszcze chcą pewne rzeczy ukrywać. No, albo manipulować. Można by też powiedzieć tak, że to jest tak, że masz w pokoju jakąś tam zastaną sytuację. Jak zaczniesz sprzątać, zwłaszcza po kątach, dokładnie, to się na środku okaże, że jest duża kubka śmieci na środku, a przecież wcześniej ich nie było widać. Dokładnie tak. Więc można powiedzieć, że proces sprzątania jest szkodliwy, bo pokazuje, jak wiele kurzu i różnych rzeczy w mieszkaniu, w pokoju są. Dokładnie tak. I nawet też to można przyrównać do medycyny alternatywnej, tak zwanej dzisiaj na Zachodzie. Aczkolwiek lepiej ją nazywać medycyną naturalną, pochodzącą też ze starych tradycji, tak jak chińska, czy ajurweda, czy jakieś inne, gdzie często proces na początku nas trochę pogrąża. Proces zdrowienia, mam na myśli, powoduje na początku zaognienie sytuacji, jakby wyjęcie wszystkiego na powierzchnię. I to, jeżeli człowiek się tego obawia, to pozostaje po prostu w tym, w czym był. A jeżeli chcemy przejść, no to mamy właśnie też, Jogi Bhajan nam zostawił takie 5 sutr na erę wodnika, swoiste drogowskazy, czym się kierować w tych czasach zmian, bo żyjemy w bardzo ciekawym czasie. I to jest zachęta, żeby z każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, nie szukać wyjścia, tylko szukać przejścia. Okej, okay. A i tak jeszcze jedno pytanie, trochę zmieniając temat, bo mówiłaś o bhakti. Jakie znaczenie ma, czym jest bhakti, jakie ma znaczenie bhakti właśnie w naukach Jogi Bhajana i w tej tradycji? Bardzo duże jest znaczenie. Powiem tak, cała kundalini yoga jest oparta o taki trójnóg. Istnieje element shakti, czyli twórczy, taki właśnie możemy tutaj zmieścić całą tą technologię, czyli całą tą wiedzę o jodze, o kundalini jodze, o człowieku i o tym, jak zarządzać taką istotą składającą się z wielu ciał, nie tylko z fizycznego, mentalnego, energetycznych, duchowych ciał. Jak tym zarządzać? To jest wiedza. I to jest shakti, element nie tyle kojarzony, bo często się mówi shakti kundalini, że to kobieca energia. Shakti jest rozumiany bardziej jako ten element, który działa, jest twórczy, jest aktywny. A bhakti jako ten, który poddaje, czyli poddaje się. I nie poddaje się sytuacji, tutaj never surrender, nie poddajemy się sytuacjom trudnym, tylko poddajemy się temu, co może nas prowadzić i co generalnie nas ożywia. Czyli poddajemy się takiej
świadomości, która przez nas przemawiać może i właśnie na nią się trzeba otworzyć. I bhakti jest rozumiany, że również poprzez bhakti możemy dochodzić do shakti, poprzez shakti możemy dochodzić do bhakti. Bo i to jest ten trzecia noga, czyli raj, czyli wiedza, wewnętrzna wiedza, to mądrość bardziej, nie jest wiedza przeczytana, tylko mądrość zdobyta, którą z tych rzeczy właściwie gdzie zastosować, jak ten balans zachować. Dlatego bhakti tutaj jest oczywiście ze strony bhajana przyjęta ta Sikh Dharma, ale on zachęca też, że jeżeli jesteś jakiejkolwiek innej tradycji duchowej, to ją prowadź. I ważne, żeby każdy miał odniesienie, punkt odniesienia. Punkt odniesienia wyższy niż jednostkowy, czyli niż ja, ty, jakaś grupa, tak? Rzeczy, które są zawsze skończone i ograniczone, czyli poza limitem. To, i ten element bhakti jest widoczny zaraz na pierwszych zajęciach, na które się przychodzi, ponieważ rozpoczynamy zajęcia i kończymy mantrą. I mantra zawsze przywołuje linię nauczycieli prowadzących tą ścieżkę, tą tradycję. I jest widoczny w tym, że na przykład bardzo często część osób naprawdę wchodzi na ścieżkę służenia. Aspekt sewy jest niezwykle istotny w naszej tradycji. Jogi Bhajan zachęcał, żeby grupować, żeby nauczyciele, uczestnicy tej ścieżki się nie pozostawali sami, bo właśnie ona nie jest ascetyczna. Nie pozostawali sami, nie alienowali się, tylko żeby tworzyli wspólnoty, nie w sensie jakiejś enklawy, tylko spotykali się często, razem medytowali, razem sobie pomagali. I ten aspekt sewy, czyli to, co my możemy z siebie dać na zewnątrz, w sensie i materialnym, ale na przykład w sensie duchowym, sewa oznacza śpiewanie. I śpiewamy dużo. Też. Czyli mamy taką, czyli to jest tak, mówiąc jeszcze tak inaczej, że jest to pewna nauka, którą może zastosować każdy, niezależnie od wyznawanej religii czy jakiegoś światopoglądu, która może pomóc jakby rozwinąć swoją świadomość, swoje człowieczeństwo. Potencjał. Swój cały potencjał. I nie wymagana tu jest jakaś nie przynależność do jakiejś kościoła, absolutnie, czy instytucji nie religijnej, czy czegoś w tym stylu. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że chociaż tu jest przekazywana pewna tradycja, to każdy ma tą wolność skorzystania z tej technologii, która oferuje całą wiedzę i całą praktykę, a jednocześnie pozostania w tym, w czym chce pozostać, jako, nie wiem, z czym się po prostu identyfikuje. No, Kundalini Yoga, mówimy o tym rozwoju potencjału, chce nas otworzyć, żeby wszystkie ścieżki były dla nas tym samym, na swój sposób, tak? Żeby nie było rozróżnienia, ale na etapach, na których jesteśmy na swojej drodze w życiu, po prostu jesteśmy w jakiejś ograniczonej sposobie widzenia różnych rzeczy, więc pozostajemy przy tym, przy czym jesteśmy. Jakby ktoś chciał gdzieś się udać albo gdzieś znaleźć informację, to gdzie szukać? Mamy najlepszy właśnie jest ten na przykład teraz można skorzystać z tego Kundalini Yogi festiwalu, on się odbywa w Tarasce w dniach, kiedy jest Boże Ciało, czyli taki przedłużony weekend, bo wtedy to jest miejsce, które integruje całą Polskę, zjeżdżają się tam nauczyciele z całej Polski. Ale to są nauczyciele z tradycji jogi bhajana. Tak, to jest właśnie ten festiwal tylko tej jodze poświęcony, więc zjeżdżają się nauczyciele z całej Polski i jest w tej chwili taka faza, że istnieje strona pod hasłem Chichao Polska, gdzie są podane różne szkoły i nazwiska nauczycieli, ale jest troszeczkę tam teraz w przebudowie. I trzeba brać pod uwagę, że będzie się to jeszcze pewnie trochę zmieniało. Chichao. To pochodzi z tego, że Yogi Bhajan założył taką organizację składającą się, pochodząca jest ta nazwa z angielskiego, Happy Holy. Happy Holy, wymyślę, może. Nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego mi teraz wypadło. Czyli to jest skrót, jakby od tych tak. Happy Holy i to trzecie H.
Healthy. 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 A, healthy, tak. No. Holy. Happy, holy, healthy. Niesamowite, że to mi wypadło. No w każdym razie to tak na całą Polskę. Natomiast rzeczywiście w Warszawie, jak się wpisuje w Google Kundalini Yoga, to bardzo dużo szkół się pokazuje. A w innych miastach w Polsce, Warszawa, Poznań, Trójmiasto mają dosyć. Szczecin ma, w Krakowie się to zaczyna. Lublin ma fajnego nauczyciela, także powoli też i to. Także się rozwija i jest. Tak, są kursy więcej. Nauczycielskie, zapraszamy też na kursy nauczycielskie. Można po prostu wpisując kurs nauczycielski jogi kundalini na pewno się wyświetli i znajdzie. W ten sposób. Dobrze, to dziękuję za rozmowę na temat nauk jogi bhajana i kundalini jogi. Moim gościem była Agnieszka Harikartar. To był program czy rozmowy z cyklu na Dżungę Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.